26 października wspominamy błogosławionego Bonaventurę z Potenzy, prezbitera. Karol Antoni Gerard urodził się w 1651 roku w Potenzy we Włoszech w ubogiej rodzinie. Wychowany pobożnie przez bogobojnych rodziców Leilo Lavagna i Katarzynę Pieca, już w chłopięcym wieku wyróżniał się spośród rówieśników. Unikał rozrywek i godzinami modlił się przed obrazem Matki Bożej. Swą naukę zaczął u zakonników z pobliskiego klasztoru franciszkańskiego. Gdy miał 15 lat, wstąpił do franciszkanów konwentualnych w Nocerze i przyjął zakonne imię Bonaventura. W 1675 ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Matalonii i otrzymał, mimo chęci zostania tylko bratem zakonnym, święcenia kapłańskie. Przełożeni wysłali go najpierw do Lappia, a później do Amalfi, gdzie jego kierownikiem duchowym został niezwykle świętobliwy Dominik z Muro. Wkrótce uczeń dorównał mistrzowi. Na Capri i Ischia w ubogich klasztorach mógł bez przeszkód umartwiać się, pościć i pokutować. W ciągu dnia wykonywał jak umiał najlepiej swoją posługę. Katechizował dzieci i głosił nauki dla marynarzy. Noc natomiast przeznaczał na potrzeby własnej duszy. Sypiał najwyżej 2 godziny na gołej ziemi, przepasany łańcuchem, a nawet biczował się, czego ślady znajdowali bracia na ścianach jego celi. Całe lata cierpiał z powodu przewlekłej choroby, ale wszystkie bóle znosił z cichym poddaniem się woli Bożej. Nigdy się nie skarżył. W 1703 roku został mistrzem nowicjatu. Swoim wychowankom zakonnym wpajał głównie obowiązek pokory i posłuszeństwa. Mówił, że z posłuszeństwa sam gotów jest pójść do piekła i znosić tam najboleśniejsze cierpienia. Umiał kierować najbardziej niesfornymi duszami swoją łagodnością i wyrozumiałością. Był poszukiwanym spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Nawet sam biskup z Ravello powołał go na swojego spowiednika. Poruczył mu też troskę o zbawienie mieszkańców diecezji. Bonaventura chętnie pełnił posługę kapłańską wobec ubogich i więźniów. Pomimo podeszłego wieku, w 1707 roku wyruszył do Neapolu, aby zająć się mieszkańcami dotkniętymi zarazą. Pielęgnował chorych z niezwykłą troskliwością i leczył ich cudownie olejem z lampki świętego Antoniego. Był również lekarzem dusz, bo wielu ludzi pod jego wpływem nawróciło się, podjęło pracę nad sobą i pokutę, gdyż z wielką żarliwością głosił Słowo Boże. Był z natury wybuchowy, porywczy i złośliwy. Długo pracował nad sobą i modlił się, co spowodowało jego zmianę charakteru. Bóg sprawił, że miał też dar proroctwa, uzdrawiania, zachwyceń i objawień niebieskich. Bonaventura był wielkim naśladowcą świętego Franciszka z Asyżu w surowości życia, podejmowaniu pokuty i postów. Podobnie jak on, gdy w Atrani spotkał trędowatego, który chorobą swą nawet w nim wywołał odrazę, wrócił się, ucałował nieszczęśliwca, aby nie zawinić brakiem miłości do bliźniego. Sam szerzył cześć Najświętszej Marii Panny i z jej imieniem na ustach zmarł w Ravello 26 października 1711 roku. Wcześniej przepowiedział swoją śmierć. Do grona błogosławionych zaliczył go papież Pius VI w 1775 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Bonaventurę na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.